Współczesny świat pędzi naprzód, a wraz z nim nieustannie ewoluuje technologia druku. Dla laika zawiłości branżowej terminologii mogą być niczym gęsta mgła. Druk soczewkowy, druk OLED, druk solwentowy. Te pojęcia brzmią obco, a ich znaczenie nie dla każdego jest oczywiste. Szczególnie ten ostatni rodzaj druku zyskuje na popularności ze względu na swoją uniwersalność i znakomitą jakość uzyskiwanych wydruków. Czym zatem jest druk solwentowy, jakie ma zastosowania i czym wyróżnia się na tle innych technik? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Druk solwentowy to metoda druku wielkoformatowego, która wykorzystuje specjalne atramenty na bazie rozpuszczalników organicznych. Do jego realizacji stosuje się nowoczesne plotery atramentowe podłączane do komputera. Maszyny te doskonale sprawdzają się w pracy z dużymi, płaskimi powierzchniami, a na rynku dostępnych jest wiele ich modeli o różnych rozmiarach. Z technologii tej chętnie korzystają nie tylko firmy poligraficzne, ale również architekci, graficy, kartografowie i artyści. Kluczową cechą druku solwentowego jest możliwość nanoszenia nadruków na materiały nieabsorbujące atramentu. To właśnie ta właściwość czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań zewnętrznych, gdzie liczy się trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Druk solwentowy doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie nie można użyć atramentów wodnych. Zastosowania druku solwentowego są tak różnorodne, jak sama technologia. Wykonane tą metodą wydruki są wykorzystywane w branży reklamowej, wszędzie tam, gdzie kluczowa jest trwałość i efektowny wygląd. Oto kilka przykładów głównych zastosowań druku solwentowego. Między innymi reklamy zewnętrzne, takie jak banery, billboardy, siatki mesh, okleiny na pojazdy. Kolejne to dekoracje i aranżacje, czyli fototapety, obrazy na płótnie, plakaty, roll-upy. Kolejna, wyposażenia reklamowe, czyli stendy, displeje i potykacze. Również druki użytkowe, nadruki na torbach lub flagach. Druk solwentowy, oprócz wspomnianej już wysokiej trwałości, oferuje szereg innych zalet, które czynią go niezwykle wszechstronną technologią druku wielkoformatowego. Do jego atutów należą m.in. wodoodporność, bo wydruki solwentowe są odporne na działanie wody i deszczu, co czyni je idealnym do zastosowań zewnętrznych, nie rozmazują się i nie tracą kolorów pod wpływem wilgoci. Kolejny atut to odporność na uszkodzenia. Wydruki solwentowe są odporne na uszkodzenia mechaniczne, takie jak zarysowania czy ścieranie. Doskonale sprawdzają się w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie. Kolejny atut to odporność na chemikalia, ponieważ druk solwentowy jest odporny na działanie chemikaliów, co czyni go idealnym do zastosowań w przemyśle i innych wymagających środowiskach. Ostatni atut to wysoka jakość obrazu. Druk solwentowy zapewnia wysoką jakość wydruków o żywych kolorach, doskonałej ostrości i dużej szczegółowości. Ze względu na zastosowany tusz i oczekiwaną trwałość wydruku wyróżnia się trzy główne rodzaje druku solwentowego. Pierwszy z nich to druk solwentowy twardy, idealny do zastosowań zewnętrznych, gdzie wymagana jest najwyższa odporność na warunki atmosferyczne. Zapewnia trwałość wydruku od 3 do 7 lat. Stosowany jest w reklamach wielkoformatowych na budynkach i konstrukcjach, billboardach przy drogach, dużych banerach reklamowych, kasetonach świetlnych i tablicach informacyjnych. Drugi z nich to druk solwentowy miękki. Doskonale sprawdza się w przypadku druku na średnich formatach. Oferuje dobrą odporność na warunki atmosferyczne i mechaniczne, zapewniając trwałość na około 2 lata. Bardziej elastyczny i mniej sztywny niż druk twardy. Stosowany do reklam na mniejszych budynkach i sklepach, oklejania witryn sklepowych, siatek banerowych, folii reklamowych i naklejek na pojazdy. Trzeci z nich to druk solwentowy eko, czyli ekologiczna alternatywa dla tradycyjnego druku solwentowego. Łączy wysoką jakość wydruków z troską o środowisko. Wykorzystuje tusze o obniżonej zawartości rozpuszczalników. Stosowany do wydruków wewnętrznych, gdzie wymagana jest wysoka jakość obrazu i dobra odporność na warunki atmosferyczne. Na dzisiaj to już wszystko. Wybór odpowiedniego rodzaju druku solwentowego zależy od specyfiki projektu i jego przeznaczenia. Zaletą tej technologii jest jej uniwersalność, która pozwala na zastosowanie jej w szerokim zakresie. Po więcej takich odcinków wpadajcie na nasz kanał, zasubskrybujcie go, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Nie zapomnijcie odwiedzić nas na naszych pozostałych socialach, takich jak Facebook, Instagram czy chociażby TikTok. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!